Dzień dobry z Woli. Już trochę zaczęłam podlewać. Zmachana jestem prawie. Trochę wypieliłam. To już czas. No i już. Moje pomidorki są. Słuchajcie, to włożyłam przecież ostatnio. No ile dni temu? A to już ma, zaczyna mieć kwiatki, więc jak już tutaj włożyłam, to już pójdzie. Tydzień i już one będą wielkie. Kupiłam taki wąż. On jest taki gumowaty, rozciągliwy. Ojej, nie wziąłam statywu. Rozciąga się tak trochę, nie? Lekki jest, leciutki. I zaraz wam pokażę opakowanie wekrzyn. 20 metrów. 1, 2 cala. No. No i słuchajcie, dobry jest, bo jest leciutki, nie zagina się. Także polecam go. Mi tam pasuje. Czy oni coś tutaj napisali? Po polskiemu? Nie. Nie ma, ale jest. Jest całkiem. Naprawdę. Gdzie ja tu skończyłam? Tu jest woda. Butelka mokra. Raz, dwa, trzy. O, i tak to wygląda u mnie napełnianie. Zależy, jak wczoraj deszcz padał w nocy. Tak nie bardzo, ale trochę popadał. No i... I tutaj będę podlewała chyba tylko rano. Wieczorem chyba już nie trzeba będzie. I rano znowu. O. Dopełniamy. I tak wiecie. Po kolei idziemy. O, tutaj się... Sam się rozgina. Patrzcie. O, super. To mi się podoba. Bo jeszcze taki jest... Taki polski mam żółty. On też się w miarę nie zagina. Ale te zielone wszystkie... Złoty jak potuc. Dzisiaj najprawdopodobniej będę tutaj te liście usuwała. Znaczy, że już wilki się tworzą. O, przelałam. Wilki się tworzą. I teraz następny. O. I tak całą folię. To sobie powolutku spływa. Po prostu to trzeba codziennie odbębnić. No, mam porównanie, bo miałam to kropelkowe, miałam takie rozpostarte pod wszystkie pomidory. No i tak nie bardzo, dlatego że te dziurki były czasami pomidor obok pomidora i w tym miejscu tak mi rosło ziele, a tutaj mi bardzo w ograniczonej ilości mi to ziele rośnie. No i tak dalej, i tak całą folię. Ale patrzcie, to jest prawdziwy wąż. Ja tutaj leję i patrzcie, jak on się zachowuje. Teraz nie ma ciśnienia. O, i znowu ciśnienie. Tutaj moja rzodkiewka, jeszcze nie przepielone. Zaczynam pielić pomidorki. Ten samuraj to jest przepiękny pomidor, naprawdę. On jest mocny. I widzę, że będzie. Ten był mniejszy, tamten był większy i patrzcie, jak się pozmieniało. Tyle rzodkiewki mam do przebrania, bo po prostu jest jej za dużo. Ale żeby nie marnować, wiadomo, kozy zjedzą, nie? Ale ja to zawsze robię, jak przebieram tak rzodkiewki, to ziemniak mi tu rośnie. Nie da się go wykopać. To ja po prostu ją przerzedzam, żeby miała miejsce. I robię pyszną zupę, także zapraszam Was dzisiaj na zupę. Może skorzystacie. Oczywiście proponuję nie ze sklepu.
tych natek. Nie proponuję ze sklepu, tylko od siebie. Nie macie to znajomy. Oj, widzicie, tak gęsto jest, więc to trzeba chociaż trochę prze... A to też wyrwę. Bo nie będą miały miejsca, gdzie się tworzyć te bulwy. No, i takim sposobem będzie dzisiaj zupa z tego, no bo miałam robić co innego. Ale że ten temat trzeba ogarnąć, więc będziemy robić. To jest bardzo proste, ale w smaku jest wyśmienite. O, tutaj. No, także za chwilę będziemy robić. Przy okazji znalazłam przepiękną gwiazdnicę, zdrowiutka. I zaraz ją też dodam rano do serka. Twarożka. Tym razem na wywarze warzywnym, niemięsnym ziemniaczki wrzucam. Do tego wrzucam warzywa, znaczy no warzywa, no marchewka i pietruszka. Marchewka i pietruszka. Zalewam wodą, solę i po prostu gotuję to do miękkości. Dodaję listek i takie przyprawy, co mam. Trochę jałowca, ziele angielskie. No i na razie tyle. I tak na wolno, wolno sobie będzie dochodzić. Natomiast tutaj podgrzewam troszeczkę pod duszę tą natkę po solę. Ona szybciej soki puści. Z masłem tu jest 1/3 masła. Tak jak szpinak. Po prostu tak jak szpinak. To jest bardzo szybka zupa. Słuchajcie. Rzodkiewki ma więcej witaminy C niż sama rzodkiewka ta, bulwa, jeżeli to tak można nazwać. Więcej witaminy C, fosfor, co ona tam jeszcze ma, żelaza ma trochę, także najlepiej jakby się nie marnowała, no ale mówię, nie polecam tej ze sklepu, bo to nie wiadomo. Zaraz jajka wstawiam, bo to też będzie z jajkami. Bo ja mam nadmiar jajek. Kto nie chce, to po prostu robi bez jajek. No. Ziemniaki zmiękły, wszystko zmiękło.
wrzucamy rzodkiewkę. Tutaj jeszcze zostało takiego masła, to weźmiemy to tak. Trochę niech się podgotuje, razem doprawimy. A tu jeszcze zostało. Doprawiamy według własnego smaku. No i jak włączymy, no to ja standardowo dodaję 30. Ta śmietanka jest bez karagenu. 30 dodaję bezpośrednio, nie rozrabiam jej tam z czymś, tam z mąką czy tam z czymś. Ona się nie waży tutaj w tej zupie. Ja lubię śmietanowe zupy. Tutaj wszyscy u mnie lubią śmietanowe zupy. No i zaraz dodajesz. Pyszna. Zupka wygląda tak. Jest przepyszna. Naprawdę ma taki inny smak niż te wszystkie. Taka wiosenna jest i bardzo kremowa. Smacznego polecam. Tyle mi wyszło. O, tyle tac mi wyszło tego bzu. No herbatkę będzie. Co tu z tego bzu? No, kompleks witaminy B, C, A ma. Beta-karoten nawet znajdziemy. Działa na potniewy, krztuśnie. Przeciwgorączkowo, jak na potnie. I ma liczne olejki eteryczne. Co on jeszcze ma? Minerałów trochę i wszystkim polecam. Po prostu, żeby sobie ususzyli i pili, bo on przepięknie pachnie. Nawet teraz, po ususzeniu. Oczywiście w niewielkiej temperaturze. O, jeszcze jest ten pyłek, on jest taki aksamitny. Jeszcze chyba będę suszyła albo, no nie wiem, idę pozbierać dzisiaj, zobaczymy co jeszcze z niego, może ocet. Ale ten syrop to też zrobię. No. Także taki słoik napchany będzie. Można by ten odczepić to i zostawić same kwiaty. Tak zrobię też. No, dobrze. A tutaj byłam u mojej sąsiadki i ona po prostu ma taki, na środku ma taki klomp i tam ma tak pięknie. Te paprocie to były wyższe ode mnie. Zieloniutkie, piękne. Tutaj ta pęcherznica, ona na różowo kwitnie. Z boku też są paprocie. O, ta wierzba pokręcona. Piękne to wszystko tam jest. Cudownie. To wszystko taką korą grubo przykryte. O, funkia hosta. Przecudna. Nie mogłam się napatrzeć na to tam wszystko. Takie ładne było. Odżywione. Piękne. Piękne.